Do Bożego Ciała podchodziłem z dużym entuzjazmem, szczególnie po tym, jak zewsząd pojawiały się głosy, że nowy film Jana Komasy nie został w Gdyni doceniony tak, jak na to zasługiwał. I to chyba taka naturalna postawa, ja przynajmniej tak mam, że dopinguje się twórcom, o których się mówi, że z jakichś powodów zostali skrzywdzeni. Dużo dobrego o tym filmie już powiedziano i pewnie jeszcze zostanie powiedziane, dlatego w tym podcaście skupię się na tym, gdzie w mojej opinii Boże Ciało zawodzi. Muszę się w związku z tym posiłkować spoilerami, zatem jeżeli ktoś jeszcze filmu nie oglądał, proponuję wrócić do tego nagrania po obejrzeniu Bożego Ciała. Film jest dobrze odbierany przez większość krytyków i widzów. Mam jednak wrażenie, że po dość jednostronnym klerze Wojciecha Smarzowskiego i wstrząsającym dokumencie braci Sekielskich, Boże Ciało Jana Komasy przyjmowane jest z ulgą. Nie jest to film, w którym jakaś część widzów mogłaby się czuć nieswojo, nie u siebie, wykluczona czy obrażana. I to zdecydowanie zaleta tego filmu. Są dwie sceny w tym filmie, które tłumaczą ten pozytywny odbiór, oczywiście w mojej ocenie, któremu towarzyszy wspomniana ulga. Boże Ciało potrafi pokazać, w którym punkcie jesteśmy, jacy jesteśmy, bez wytykania nikogo palcami, ale też bez stawiania wyraźnych diagnoz. Właściwie można by powiedzieć, że przesłanie jest płynne, trochę niedomówione, trochę nieostre, a zarazem wyznacza bardzo duży obszar, w którym każdy bez wyjątku mógłby czuć się jak u siebie w domu. Jeżeli uda się takie granice, wydaje się mówić film, wyznaczyć na zasadach właśnie takiej trochę płynności i nieostrości, wtedy wspólnota byłaby możliwa. Nawet wspólnota, którą dzisiaj trudno sobie wyobrazić. Widać to w tych dwóch wspomnianych scenach. W jednej, początkowej, główna postać filmu, Daniel, grany przez Bartosza Bielenia, pomaga wraz z kościelną nietrzeźwemu i nieprzytomnemu proboszczowi dostać się do łóżka. Po wszystkim ni to stwierdza Daniel, ni to pyta o problemy księdza z alkoholem. Słyszy w odpowiedzi od kościelnej, granej przez Aleksandrę Konieczną, że ksiądz proboszcz nie pije. Niby zabawne, prawda? Nie pije, a przecież wszyscy widzimy, że pije. Niemal identyczna scena ma miejsce wtedy, kiedy mała społeczność stara się ze sobą dogadać w sprawie, która od roku nie daje im spokoju. Danielowi wydaje się, że pomogłyby w tym nowe dowody. Kiedy jednak zwraca się do osoby, która jest w ich posiadaniu i która mu zresztą dopinguje, otrzymuje podobną odpowiedź, jaką usłyszał wcześniej od kościelnej. Nowych dowodów nie ma. Trzeba pracować nad porozumieniem, nie licząc, że się je wykorzysta. Tak, jakby tych dowodów nie było. Jakby ten przekaz mówił, nie ma zabawy w dziennikarskie śledztwo. W efekcie może nie uda się obalić takich kilku mitów i uprzedzeń, a pomimo tego trzeba podejmować próby, żeby się dogadać. Innymi słowy, i dla mnie jest to właśnie jedno z przesłań filmu, cudu nie będzie. Dowody na to, że jedna ze stron sporu jest moralnie gorsza, a druga moralnie lepsza, nic nie wskurają. Czasami trzeba powiedzieć, że ktoś nie pije, chociaż pije. Że nie ma dowodów, pomimo tego, że są dowody. Porozumienie, jeżeli będzie, odbędzie się pomimo dowodów, bez trudu, bez cudu i bez fajerwerków. W jaki sposób? O tym film nie mówi. Na pewno dokona się to poza ogólnodostępnymi kanałami, poza mediami, poza reflektorami, poza politykami, polityką, poza oficjalnymi strukturami. I teraz wystarczy, że po jednej i drugiej stronie ujawnią się empatia, wyrozumiałość, przebaczenie, może nawet miłość. Wtedy wszystko jest możliwe. Jedni mogą powiedzieć, że to chrześcijański cud, inni, że świecki racjonalizm, nieważne. Ważne, żeby wykopane rowy zostały zasypane. I w tym widzę też ten chrześcijański wymiar filmu, o którym się zresztą przy okazji obrazu Jana Komasy mówi, uda się nam, przetrwamy, chociaż trudno powiedzieć, kiedy to się dokona i w jaki sposób.
Prawdę mówiąc, mnie film nie zachwycił. Znaczy, co innego przesłanie, które odczytuję z Bożego Ciała, a co innego ta warstwa fabularna, która, co do której mam wiele wątpliwości i która w rezultacie no, sprawia, że całość tego filmu i odbiór, jego odbiór no, trochę mi się rozpada. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że Jan Komasa tą produkcją przebił wszystkie pozostałe filmy, które startowały w tym roku w głównym konkursie Gdyńskiego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, to zupełnie innego znaczenia nabiera wypowiedź Wojciecha Marczewskiego, przewodniczącego Rady Programowej Festiwalu. Jeżeli ktoś oglądał relacje TVP Kultura z festiwalu w Gdyni, to pamięta, że pierwszego dnia Wojciech Marczewski, pytany o kondycję polskiego kina, odpowiedział, że brakuje mu filmów wybitnych. Film Boże Ciało inspirowany jest prawdziwymi zdarzeniami, które miały miejsce w jednej z polskich parafii. Pojawia się tam młody chłopak, który podszywa się pod księdza i zastąpił schorowanego proboszcza. Po jakimś czasie prawda wychodzi na jaw, sprawa trafia do sądu, gdzie młody mężczyzna de facto zostaje łagodnie potraktowany. Zupełnie inaczej traktuje go jednak Kościół katolicki. Ten ekskomunikuje młodego chłopaka, który podszywał się pod księdza, co z kolei oznacza na przykład, że już nie może korzystać z sakramentów i na przykład no, stoi przed nim zamknięta możliwość, taka jak sakrament ślubu w kościele. Tę historię opisał Mateusz Pacewicz w Gazecie Wyborczej. Potem z tym pomysłem na film, na podstawie tych prawdziwych wydarzeń, udał się do Krzysztofa Raka, autora scenariuszy do takich filmów jak Bogowie czy Sztuka Kochania, historia Michaliny Wisłockiej. O tym spotkaniu Krzysztof Rak opowiadał na konferencji prasowej w Gdyni podczas trwania festiwalu. To była konferencja z udziałem twórców filmu Boże Ciało, jest dostępna na YouTubie. Z tej relacji wynikało, że Krzysztof Rak przeczytał konspekt, który przyniósł Pacewicz, po czym zakomunikował mu, że pomysł mu się podoba i chętnie napisze na jego podstawie scenariusz. Okazało się, że Mateusz Pacewicz raczej sam chciałby ten scenariusz napisać z pomocą doświadczonego bądź co bądź Krzysztofa Raka i tak przez pewien czas obaj panowie pracowali nad scenariuszem. Następnie przesłali m.in. Janowi Komasie ten scenariusz, reżyser wprowadził tam sporo uwag, bo jak mówił reżyser na tej samej konferencji, kiedy coś mu się podoba, to poświęca temu sporo czasu, a więc też powstaje wiele uwag. Proponowane zmiany nie zraziły Mateusza Pacewicza, uwagi zostały wprowadzone, większość uwag. Krzysztof Rak ponownie odesłał scenariusz już z poprawkami do Komasy i w ten sposób rodzi się współpraca młodego scenarzysty i reżysera. Zaczynają się przygotowania do filmu. W międzyczasie, a może już podczas pierwszego spotkania Jana Komasy z Mateuszem Pacewiczem, reżyser pokazuje młodemu Pacewiczowi zarys swojego pomysłu na scenariusz do filmu Sala samobójców Hejter, czyli kontynuacji głośnego filmu sprzed lat Jana Komasy. Pacewicz jest zainteresowany pracą nad tym scenariuszem. Pracę kończy, no i jak się okazuje, film w przyszłym roku ma wejść na ekrany kin. Warto też dodać, że pierwotnie Boże Ciało kończyło się, jak mówił Jan Komasa w wywiadzie dla portalu Na Ekranie, komediowo, trochę słodko, a nawet romantycznie. O czym jest zatem film? Najogólniej mówiąc, o 20-letnim Danielu, który zostaje warunkowo zwolniony z poprawczaka i jedzie do pracy w Tartaku. Jedzie do pracy do Tartaku. To jest gdzieś praca na drugim końcu Polski. Jak pokazują pierwsze sceny filmu, wygląda na człowieka religijnego. Nie wiemy, skąd wzięła się jego religijność, ale widać, że jest autentyczna. Na miejscu, dokąd przyjeżdża, rezygnuje z pracy w Tartaku i przekonuje córkę kościelnej, że jest księdzem. W ten sposób dostaje się do parafii i na drugi dzień okazuje się, że zastąpi proboszcza, który wykorzystuje niespodziewaną wizytę młodego księdza,
a sam wjeżdża na leczenie spowodowane problemami z alkoholem. Daniel nie jest więc już Danielem, nie jest chłopakiem z Poprawczaka, ale księdzem Tomaszem, bo tak się przedstawia. W miejscowości, w której od teraz będzie pełnił rolę duszpasterską, doszło rok temu do tragedii. W wypadku samochodowym zginęło 7 osób. Z jakichś powodów winą obarcza się mężczyznę, który również zginął w tym wypadku. W efekcie tego żona zostaje wykluczona z tej małej społeczności oraz napiętnowana. A jednym z przejawów tego wykluczenia jest fakt, że nie udało się do tej pory pochować prochów mężczyzny na cmentarzu parafialnym. Te prochy cały czas kobieta przetrzymuje w swoim domu. Młody ksiądz Tomasz próbuje rozwiązać ten problem, a na koniec wraca do Poprawczaka, ponieważ donosi na niego współtowarzysz Pinczer. Warto dodać też, że Jan Komasa, mówiąc o tym filmie, w wielu wywiadach podkreślał, że to historia o wykluczeniu, dla której analogią może być katastrofa smoleńska i to, co wydarzyło się w Polsce po jej katastrofie. A także ten film miałby mówić o dość rewolucyjnej religijności wzorowanej na ewangelicznej rewolucji Chrystusa, która skądinąd była wymierzona w ówczesny porządek religijny, struktury, który ten porządek stworzył, jego przywódców. I teraz przechodząc do tych uwag, które mam co do tego filmu, to mam 3 podstawowe problemy i każdy z nich pokrótce omówię z osobna. Pierwszy mój problem to sposób, w jaki próbuje się wytłumaczyć przyczyny wykluczenia w tej miejscowości. Dowiadujemy się z filmu, że rok temu zderzyły się 2 samochody. W jednym jechał dorosły mężczyzna, który kiedyś miał problemy z alkoholem, ale od 3 lat nie pije. W drugim samochodzie jechało 6 młodych osób, o których dowiadujemy się, że zanim wsiedli do samochodu, przynajmniej część z nich była pod wpływem alkoholu i narkotyków. W wyniku wypadku wszyscy giną. Z filmu dowiadujemy się, że winą za to wydarzenie został obdarzony kierowca, który jechał w pojedynkę. Żona tego mężczyzny nie radzi sobie z atmosferą w tej miejscowości po tych tragicznych wydarzeniach i wyprowadza się chyba gdzieś na obrzeża tej miejscowości. W dodatku trzyma w domu prochy zmarłego męża i czeka za radą proboszcza, aż atmosfera zelżeje, żeby pochować mężczyznę na parafialnym cmentarzu. I teraz tak, zdaję sobie sprawę, że przy tego rodzaju tragediach mogą pojawić się niedorzeczne podejrzenia lub próby zrzucenia winy na którąś ze stron. Wydaje się jednak, że jest to możliwe o tyle, jeżeli wcześniej, przed wypadkiem, ta miejscowość była od czasu do czasu niepokojona jakimiś większymi lub mniejszymi wybrykami mężczyzny, którego wini się za śmierć pozostałych. Wypadek wtedy może stać się takim punktem granicznym w życiu wspólnoty, w którym przelewa się czara goryczy. Rozum wtedy zostaje odłożony na bok, a do głosu dochodzą skrajne emocje. Film próbuje nas przekonać, że jedna ze stron zostaje oskarżona, ale na poziomie faktów nie ma do tego podstaw. A biorąc pod uwagę dotychczasowe relacje, o których jest bardzo skąpo w filmie, nie sposób uznać, że mogły w efekcie być paliwem dla tych skrajnych emocji, które wykluczają jedną z osób, a na domu, w którym mieszka, pojawiają się nawet wulgarne słowa pod adresem wdowy. Film w ogóle tego nie tłumaczy, co takiego się stało, że cała społeczność decyduje się na tak skrajną postawę wobec kobiety, wdowy. Brakuje uwiarygodnienia takiej postawy. Oglądając Boże Ciało, czułem się trochę poza tym konfliktem i nie miałem poczucia, że jest on autentyczny. Gdybym miał najprościej, jak mogę powiedzieć, co myślę o tak zarysowanym konflikcie w filmie, to powiedziałbym, że jest mocno naciągany. Zdaję sobie sprawę, że widz chcąc nie chcąc musi zaakceptować taki stan rzeczy. Mnie jednak przez cały film towarzyszyła taka myśl, że brakuje temu wiarygodności i przez cały seans liczyłem na to, że twórcy trzymają coś w zanadrzu, żeby uwiarygodnić tę historię. Niestety nic takiego w tym filmie się nie pojawiło, a dzieje się tak, i to jest mój drugi zarzut,
Ze sprawą tego, w jaki sposób jest przedstawiona starszyzna w tym filmie, która bądź co bądź doprowadziła do wykluczenia wdowy po mężu, który zginął w wypadku samochodowym. Bo jeżeli, o czym trochę później powiem więcej, młode pokolenie w tym filmie jest przedstawione w miarę wiarygodnie na tle tego konfliktu i widać tam i różnicę zdań, i emocje, i różne teorie mniej lub bardziej zgodne z faktami, to już zupełnie z tego pozbawione starsze pokolenie, które, jak wspomniałem, jest odpowiedzialne za ten konflikt. Poza Lidią Kościelną, graną przez Aleksandrę Konieczną, i wdową, tutaj rola Barbary Kurzaj, pozostałe osoby tworzą jedynie tło w tym filmie. Zresztą dość umowne i osobliwe, spotykające się przy gablocie ze zdjęciami zmarłych osób, rozmodlone, co da się wytłumaczyć, i zrozpaczone po utracie swoich dzieci. Otóż wyraźnie wyczuwa się, że na poziomie scenariusza nie ma na nich pomysłu. Są w większości bezwolni, niemal niemi, nie reagują na przykład w żaden sposób poza Kościelną, kiedy okazuje się, że ksiądz wie o ich hejterskich listach wysyłanych do wdowy i konfrontuje ich z tą wiedzą. Podobnie dzieje się w scenie, w której skromny kondukt żałobny przemierza wioskę. Przyłączają się, owszem, do tego konduktu dwie osoby, które wcześniej wykluczyły wdowę spośród siebie. Dlaczego? Dlaczego się przyłączają? Tego nie wiadomo. Czy tam wykonała się jakaś praca, czy sobie to jakoś wytłumaczyli? Ten proces jest w ogóle niewidoczny, nie jest nawet naszkicowany. Żadna scena, migawka, jakiś chociaż znak nie sugerują, że coś mogło się tutaj wydarzyć. Nie pada ani jedno zdanie, które mogłoby tę zmianę wytłumaczyć lub przynajmniej dać do zrozumienia, że coś się w tych ludziach zmieniło. Z filmu wynika, że kompromis, porozumienie jest niemożliwe. Widać to w scenie, w której rozmawiają ze sobą wójt, Kościelna, wdowa i ksiądz Tomasz. Pomimo tego prochy męża zostają pochowane w ziemi, na cmentarzu parafialnym. I znowu, cała niemal społeczność jest tłem dla tego, co robi ksiądz. Nie wiadomo, co myślą, co mówią, czy to ich w jakimkolwiek stopniu obchodzi. Jaki jest ich do tego stosunek? Nic na ten temat nie wiadomo. A są to sceny kluczowe dla tego wątku i dla tej małej społeczności. Oczywiście można by uznać, że wcześniejsza konfrontacja, w której ksiądz i Eliza wręczają tej grupie osób listy z hejtem, które sami wysłali do wdowy, budzą w nich jakieś ludzkie odruchy. Można by uznać, że tak rzeczywiście jest, gdyby w jakikolwiek sposób to starsze pokolenie w tym filmie zyskało jakąś twarz, zostało w jakikolwiek sposób chociaż naszkicowane. Ale tak nie jest. Niemal zawsze, kiedy się pojawiają, są w grupie, z której nikt w żaden sposób się nie wyróżnia. To taka nie ma twarz tłumu, w żaden sposób zniuansowana, niczym się nie wyróżniająca i niczym właściwie też do siebie i do swojej postawy nie przekonuje, ani do swoich przemian. Stąd, kiedy w jednej z ostatnich scen wdowa wchodzi do kościoła, a Kościelna kiwa głową, dając do zrozumienia, że akceptuje jej obecność, nic nie wskazuje na to, żeby w niej samej, jak i całej społeczności dokonała się aż taka zmiana. Niby płynie z tego nadzieja, że porozumienie nawet bardzo wątłe jest możliwe. Niby jest rozwiązanie, ale w sumie narzucone siłą i autorytetem kapłana. Niby społeczność się porozumiała, ale nie wiadomo dlaczego. W tym filmie widać efekt tego porozumienia, ale nie wiadomo, jak do tego doszło. Tak jak nie wiadomo było wcześniej, dlaczego właściwie to tragiczne wydarzenie wyrzuciło jedną osobę z tej społeczności na margines. Prawdę mówiąc, gdyby Kościelna ruchem głowy dała do zrozumienia wdowie, że jej miejsce jest w przedsionku kościoła i że póki co nie ma zgody na coś więcej, to byłoby to uczciwsze wobec tego, co zobaczyliśmy na ekranie wcześniej i spójne z tym, co przez większość filmu widzieliśmy. Co innego, młodsze pokolenie w tym filmie, ukazane w kontekście tragicznych wydarzeń sprzed roku. Widać wyraźnie, że scenarzysta Mateusz Pacewicz czuje młodych ludzi, wie, jak mogliby o takich sprawach rozmawiać, w jaki sposób potrafiliby się kłócić, nie odbierając im podmiotowości, ale też umiejętności wyrażania, wykrzykiwania swoich racji.
Widać to szczególnie w rozmowie na barce. Różnią się w ocenie tego, co wydarzyło się rok temu, ale o dziwo ten podział między nimi nie przebiega tak drastycznie jak w starszym pokoleniu. Tutaj i wykluczona ze społeczności kobieta, jak i ta druga strona konfliktu mają swoich przedstawicieli, obrońców i oskarżycieli. Kiedy kilka scen później Eliza, jedna z uczestniczek spotkania na barce, grana przez Elizę Rycembel, śpiewa na parafialnym festynie, wszyscy jej znajomi i ci, którzy się z nią nie zgadzali i ci, którzy widzieli sprawę wypadku podobnie, słuchają piosenki w jej wykonaniu z uwagą. Widać, że są przyjaciółmi, cała ta grupa, pomimo sporów, jest w filmie w miarę, przekonująco pokazane. I to jest mój trzeci zarzut. Scena na barce w kontekście tragicznych wydarzeń przekonuje mnie, że Pacewicz potrafi w jednej scenie pokazać problematyczność tej tragedii. Nie zmienia to faktu, że zabrakło takiej sceny, jednej, może dwóch, w której starsze pokolenie tej małej społeczności doszłoby do głosu. Wyraźnie widać poprzez sposób, w jaki ta część lokalnej społeczności została przedstawiona, że Pacewicz nie czuje starszego pokolenia. Nie radzi sobie chociażby z zaznaczeniem ich podmiotowości w tym filmie, poza oczywiście kościelną. Prawdę mówiąc, nie ma się wrażenia, że oni są w tym filmie, ta starsza część społeczności, po coś, że czemuś służą. Ich umowność nie wprowadza dodatkowych znaczeń, które cokolwiek w tym kontekście mogłyby tłumaczyć. Mało wiarygodne skutki tragedii, za które odpowiada starsza część tej społeczności, sposób, w jaki została przedstawiona, oraz zakończenie, które nie wynika w żaden sposób z tego, co widać było do tej pory na ekranie, znacząco obniżają poziom tego filmu. I to by było chyba wszystko, na co bym zwrócił uwagę. Mam też takie wrażenie, że odbiór tego filmu, który tłumaczyłbym ulgą po Klerze i dokumencie braci Sekielskich, w pewnym sensie jest takim wentylem bezpieczeństwa, z którego uchodzą wszystkie emocje, te złe i te dobre, które nagromadziły się w ostatnich latach, między innymi z powodu wspomnianych dwóch filmów, ale nie tylko. I to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję za odsłuchanie.